Mówiłem więc, że już u zarania filozofii nastąpił podział, tak, z tych dwóch największych, zresztą współpracujących przez jakiś czas filozofów. Arystoteles skłaniał się do empiryzmu, Platon był racjonalistą. Wszystko to było związane z toczonym wtedy sporem o to, jak odróżnić coś, co po grecku nazywało się doksa, od tego, co nazywamy episteme. Tak, doksa tłumaczy się standardowo na polski słowem mniemanie. Od ktoś sobie coś mniema, tak? Ale ten ktoś różni się od tego, kto coś wie. Bo wiedza, episteme, tak, to przekonanie, które jest po pierwsze prawdziwe, a po drugie uzasadnione. Takie wymogi można znaleźć, tak, zarówno u Platona, jak i u Arystotelesa. Wiesz coś wtedy, kiedy to, o czym jesteś przekonany, jest prawdziwe, ale mało. Nie, że zgadłeś, tak, prawdziwie, tylko że potrafisz podać przekonujące, obowiązujące wszystkich właściwie argumenty na rzecz swojego przekonania. Tak? I teraz empiryści mówili, tak, że wiedzą jest przekonanie wywiedzione albo jakoś z danych, z wrażeń zmysłowych, albo jakoś na nich oparte tak twardo, prawda? Te dane zmysłowe uzasadniają nam nasze przekonanie. Racjonalista powie tak, że wiedza to przekonanie wywiedzione z rozumu, tak? Najlepiej może czystego rozumu. Jeśli wrażenia zmysłowe odgrywają w tym rolę, to podrzędną, tak? Podległą kontroli rozumowej. Na tym się oferta greckich filozofów nie kończyła. Zaraz po Platonie i Arystotelesie pojawił się wśród greckich filozofów sceptycyzm. Sceptycy to byli filozofowie, którzy twierdzili, że nie da się odróżnić wiedzy od mniemań. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić z całą stanowczością, że to, o czym jesteśmy przekonani, jest prawdziwe, czy zrobić to na podstawie zobowiązujących wszystkich argumentów, tak? Uzasadnić to tak, żeby każdy mógł przyznać, że mamy rację. To jest dla człowieka nieosiągalne. Pojawił się też w starożytnej Grecji pogląd, który nazywamy relatywizmem. Relatywizm to jest pogląd jeszcze mocniejszy od sceptycyzmu, bo sceptyk może przyznać, że istnieje prawda obiektywna, tyle że dla nas ona jest nieosiągalna. Natomiast relatywista powie, że pojęcie prawdy jako czegoś obiektywnego jest fikcją. Tak naprawdę wszystko jest względne, łącznie z naszymi poglądami. Tak można powiedzieć, że coś jest prawdą dla tego człowieka, a dla tamtego coś innego jest prawdą. Tak? I trzeba się z tym pogodzić, na tym poprzestać. Tak? Twórca relatywizmu starożytnego, Protagoras, mówił, że człowiek jest miarą wszystkich rzeczy, będących, że są, a nie będących, że nie są. Tak? Czyli nie pytamy od tej pory, czy Bóg istnieje, czy też Bóg nie istnieje. Godzimy się z tym, że jedni uważają, że istnieje, a drudzy, że nie istnieje. I dla tych, którzy wierzą w Boga, On istnieje.
tak? Bo oni są miarą wszystkich rzeczy, podobnie jak i ateiści dla siebie są miarą wszystkich rzeczy. No ale teraz to trwa i w XVII wieku nagle się pojawia coś, no co daje filozofom mnóstwo do myślenia, czyli pojawia się mechanika klasyczna, ta newtonowska. Mechanika, która zaczyna odnosić wielkie sukcesy poznawcze. Zaczyna dostarczać niesłychanie dokładnych przewidywań przyszłych położeń planet i ich księżyców i całkiem nieźle sobie radzi tak z obliczeniami tego, jak porusza się kula armatnia, jak waha się wahadło. Tak? Te moje okulary w tej chwili stały się czymś, co dla fizyka klasycznego jest wahadłem, a nie kołyszącymi się okularami po prostu. To jest ważne, o tym będę mówił w przyszłości, tak? Jeśli ktoś patrzy na to jako na kołyszące się okulary, to coś innego go interesuje niż fizyka, który patrzy na to samo, ale interesuje go tutaj moment bezwładności, interesuje go moment siły i podobne rzeczy, o których zwykli ludzie nie mają pojęcia. I teraz jak się pojawiła mechanika newtonowska, ona kilkadziesiąt lat później została ujęta w formę wzorów algebraicznych, tak, dzięki wykorzystaniu geometrii analitycznej jako narzędzia. Zrobiła to grupa francuskich uczonych, zwłaszcza Euler, Lagrange, Laplace i paru jeszcze innych. No i teraz mamy, no zobaczcie Państwo, mamy o takie zjawisko, prawda? Co to? Takie zjawisko fizyk nazwie rzutem ukośnym. No ja rzuciłem flamaster pod pewnym kątem z pewną prędkością do poziomu. I teraz jak to fizyk opisze? Fizyk opisze to w ten sposób, że w miejscu, z którego wyrzucam flamaster, niekoniecznie w tym miejscu, ale wtedy będzie najłatwiej. Prawda? W tym miejscu umieści początek układu odniesienia, powie, gdzie jest jeden na jego osiach, tak? Po czym powie, że ja wyrzuciłem flamaster z pewną prędkością i on to będzie reprezentował za pomocą wektora. Tak, dla niego prędkość jest wielkością wektorową, bo ma i wartość, i kierunek. I teraz fizyk rozłoży tę prędkość na dwie składowe, jedną w poziomie, a drugą w pionie. Tak, przy czym ten lecący już flamaster powie, że Ziemia działa na niego siłą grawitacji, równą jego masie razy przyspieszenie ziemskie. Ta siła działa w dół, a więc prędkość prostopadła do kierunku działania siły nie ulega zmianie. Gdyby nie opór powietrza, tutaj robimy przybliżenie, to wyrzucone pod kątem ciało będzie w tą stronę poruszać się po linii prostej, będzie poruszać się z prędkością jednostajną, a więc w kolejnych chwilach czasu położenie tego ciała wzdłuż tej osi wyniesie prędkość, ta początkowa prędkość, prawda? Pomnożona przez, tu mam kąt, pod którym wyrzuciłem ciało, pomnożona przez kosinus alfa, tutaj proszę przypomnieć sobie ze szkoły, co to jest kosinus, razy czas, tak?
to jest ta składowa prędkości razy czas. Proste, droga to prędkość razy czas. Natomiast w pionie ciało będzie poruszać się z ruchem, ta składowa prędkości to prędkość razy sinus alfa razy czas, ale w dół ciało ulega przyspieszeniu, w dół, czyli z minusem g t kwadrat przez 2. I w ten sposób, zobaczcie, tak, zamieniłem to, co widzą moje oczy, w, tak, wyraziłem to wzorami matematycznymi. No i tak się składa, te wzory to jest przybliżenie, bo pomijamy opór powietrza, pomijamy też skutki ruchu wirowego Ziemi i robimy parę innych drobnych przybliżeń. Najważniejsze, jeśli rozważamy rzut kamieniem, czy strzał z kuli armatniej, tak? Bo te równania 2 to jest w sumie równanie paraboli, po której odwróconej do góry nogami paraboli, tak, po której będzie poruszać się ciało. Tak, w przypadku kuli armatniej, no to skutek oporu powietrza, ona się będzie poruszać faktycznie o po jakimś takim torze, prawda? Kiedy pancerniki pojedynkowały się na oceanach, tak w granicach zasięgu dział, to wtedy kule armatnie spadały i przebijały ich pokłady, a nie ich burty. Tak trzeba było podpłynąć bliżej, żeby przebijać burtę z armaty. No ale to ma Państwu uzmysłowić, że te modele matematyczne są przybliżeniami tego, co widzimy w rzeczywistości, tyle że są całkiem niezłymi przybliżeniami. Tak, jeśli wezmę ten flamaster, to przy takim prędkości to będzie prawie dokładnie ruch zgodnie z tym równaniem. A w przypadku tych ruchów z większymi prędkościami początkowymi mogę później dodać do tych wzorów poprawki na opór powietrza, co już jest trudne matematycznie, więc w szkolnej fizyce, jeśli pamiętacie tak swoje lekcje z fizyki, to zwykle się dodawało, pomijamy tarcie i opór powietrza, żeby obliczenia były wykonalne dla ucznia. No ale tu nie chodzi na razie o opowiadanie o tajnikach badań naukowych, tylko o to, że mamy tutaj pewne połączenie, tak? Mamy połączenie tego, co widzimy, no bo to wszystko ostatecznie jest oparte na obserwacji ruchów ciał wyrzucanych pod kątem do poziomu. I ma być zgodne z tymi obserwacjami. Albo w dobrym przybliżeniu zgodne. Ale z drugiej strony wszystko jest wyłożone matematycznie, a empiryści nigdy nie zdołali pokazać, jak można by matematykę wyprowadzić z wyników doświadczeń. I wobec tego, kiedy Newton opublikował swoje matematyczne zasady, to większość filozofów europejskich, co ciekawe, niechętnie odniosła się do tej książki. Przyznawali, że ten system pozwala na prowadzenie skutecznych obliczeń matematycznych, ale nie chcieli przyznać, że on mówi nam prawdę o świecie, no zwłaszcza z tego powodu, że Newton twierdzi, że Ziemia przyciąga ten flamaster siłą grawitacji, a przecież no, nie dotyka go. Ja z doświadczenia wiem, że jeśli chcę na coś działać siłą,
to muszę tego czegoś dotknąć i wtedy mogę popchnąć albo pociągnąć. A dopóki nie dotknę, to żebym nie wiem jak się wysilał, to nie zadziałam siłą. A tu trzeba było przyjąć, że Ziemia jakimś cudownym sposobem, mimo że nie dotyka, to przyciąga ten flamaster i inne ciała w jej otoczeniu. No dobrze, więc to jest to, co widzimy, a to jest to, jak to zapisujemy. Używamy matematyki. I kiedy upłynęło 100 lat od publikacji książki Newtona, kiedy wreszcie pojawił się filozof, który stwierdził, że Newton zrobił dokładnie to, co zrobić się powinno, tak? Że jego teoria jest teorią bez zarzutu naukową, a nawet w odniesieniu do naszych wrażeń zmysłowych jest prawdziwą teorią. Ten filozof nazywał się Immanuel Kant. Tak, i on w 1781 roku wydał książkę Krytyka czystego rozumu. Książkę, w której stwierdził, że wiedza naukowa, jeśli wezmę jakąś książkę z półki, tak otworzę i czytam, no to książka jest, składa się ze zdań. Te zdania wyrażają nam, powie Kant, pewne sądy, tak? Tu mamy to rozróżnienie, o którym mówiłem na poprzednim wykładzie. I sądy zawarte w tekście naukowym według Kanta rozpadają się na trzy grupy. Z jednej strony mamy zdania w rodzaju kawaler jest nieżonaty. Tak? I wiem, że to jest prawdą, wiem to bez żadnych wątpliwości. Pod jakim warunkiem? Ano mam przeciwieństwo, takie drugie zdanie, które gramatycznie jest zbudowane właściwie identycznie, prawda? Mówię o jakimś Piotrze, no jakiś tam Piotr N, tak? Czy może numer PESEL dodam, żeby go dokładnie określić, tak? Jest nieżonaty. Mamy dwa zdania z punktu widzenia gramatyki zbudowane dokładnie analogicznie, ale z punktu widzenia logiki czy teorii poznania Kanta jest przepaść między tymi zdaniami, bo prawdziwość tego zdania stwierdzam bez porównywania go ze światem. Wiem, że kawaler jest nieżonaty, bo umiem mówić po polsku. Bo wiem, co znaczy słowo kawaler i wiem, co znaczy słowo nieżonaty i rozumiem słowo jest. Tak, kawaler. Ale żeby wiedzieć, czy Piotr jest nieżonaty, muszę to sprawdzić doświadczalnie, tak? To wiem a priori, przed doświadczeniem, to wiem a posteriori. Czyli na podstawie doświadczenia. Ale mało tego, wiem też, że 5 dodać 7 równa się 12. Jak powiedziałem już, nie mogę w to wątpić. Wiem to z całkowitą pewnością, jeszcze zanim zacznę cokolwiek obliczać, tak? Gdybym wziął 5 jabłek i 7 jabłek, zmieszał je razem, policzył i stwierdził, że wyszło mi 13, to
to bym powiedział, że się pomyliłem w liczeniu. Bo ja też a priori, przed doświadczeniem jeszcze, wiem, że 5 dodać 7 równa się 12. Tak jak przed doświadczeniem Kant doda, wiem, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Wiem to z doświadczenia. Gdybym narysował trójkąt najdokładniej jak potrafię, no nie od ręki tak jak to teraz robię, tylko wziął linijkę i bardzo starannie narysował. Potem bym wziął kątomierz i zmierzył trzy kąty trójkąta najdokładniej jak potrafię, dodał te kąty do siebie, to zapewne za jednym razem wyjdzie mi 189 stopni, a za drugim 179 stopni, a za drugim 180,5 na przykład. Bo jakiekolwiek linie bym narysował, one będą chociaż trochę krzywe, co więcej, będą chociaż trochę grube. A boki trójkąta, o których mówimy w geometrii, nie mają szerokości. Tak? Tutaj przykładając kątomierz, nie wiem dokładnie, gdzie go przyłożyć, nie tak, jego ten punkt zerowy, no bo tu mam taką plamkę, gdzie mi się krzyżują moje linie, tak? A poza tym, jak patrzę na kątomierz, to zawsze troszkę z boku widzę, prawda, tą podziałkę i się mylę. Tymczasem ja mogę pomyśleć teraz, tak? Przestaję patrzeć i myślę. I myślę o tym, że przez punkt obok prostej, tu mam pewną prostą, przechodzi dokładnie jedna prosta równoległa do prostej danej. A skoro tak, to ten kąt będzie równy temu kątowi, tak? No bo mamy dwie równoległe proste, przecięte trzecią prostą. A ten kąt będzie równy temu kątowi i zaczynam rozumieć, tak? Po wykonaniu pewnej pracy myślowej. To, że kawaler jest nieżonaty, to od razu to wiem. A tu muszę się zastanowić, tak jak tu się, przez chwilę chociaż trzeba zastanowić. A potem rozum daje nam odpowiedź, tak? Widzę teraz jakby oczami rozumu, nie zmysłami tymi, tak? Nie wzrokiem, tylko oczami rozumu widzę, że w tym doskonałym trójkącie geometrycznym suma kątów musi wynosić 180 stopni. A więc arytmetyka, a więc geometria, to są dyscypliny, które mówią nam o świecie, no bo przecież w tych wzorach, tak, rzutu kośny, tak, no to użyłem pewnych równań algebraicznych, nadbudowanych nad arytmetyką, a co więcej, użyłem kartezjańskiego układu odniesienia, a więc tam była geometria też użyta w tym wszystkim. Mało tego, jest kolejny problem, bo kiedy empiryści skrajni czy próbowali być konsekwentnymi empirystami, no to musieli przyznać, że my niczego nie wiemy o czymś, co nazywamy materią. Może małymi literami. Bo z tego, że doznaję wrażeń, no nie wynika mi w żaden sposób, że za tymi wrażeniami kryją się materialne rzeczy. Tak? Widzę w tej chwili długi flamaster, ale czy on, albo aparat, którym nagrywam ten wykład, ale czy mój aparat istnieje poza tym, że ja go widzę,
Być może, tak, tak twierdził kiedyś George Berkeley, te wrażenia Bóg wytwarza w mojej duszy, ale rzeczy wokół mnie nie ma. Tak? Istnieje tylko Bóg, moja dusza i wrażenia, które Bóg w duszy wytwarza. I jest pytanie, czy kiedy zamykam oczy, to mój aparat dalej istnieje? Czy też pojawia się na nowo w chwili, kiedy otwieram oczy, no bo Bóg o tym wie, że otworzyłem oczy, więc moich powiek też nie ma oczywiście wtedy, tak? To są też doznania zmysłowe, za którymi nie kryją się rzeczy. No ale fizyk, tak, mówi o ciałach i mówi o ciele jako o czymś, co ma masę, a więc o czymś, co kryje się za wrażeniami. I mówi o tym tak dlatego, że znowu przed doświadczeniem musi wiedzieć o tym, że materia istnieje, tak? I przed doświadczeniem musi wiedzieć, że chociaż wszystko się zmienia, to materia trwa, a jej ilość pozostaje stała. To jest przykład, jaki Kant daje w swojej książce. I musi też wiedzieć o tym, że wszystko jest powiązane przyczynowo ze sobą. Tak, to David Hume, empirysta skrajny, pytał, czy ja mogę wiedzieć, że słońce jutro wzejdzie. No bo jeżeli wiem o tym, że słońce wschodzi tylko na podstawie wrażeń, no to wiem tylko o tym, że do dzisiaj słońce wschodziło regularnie. Ale z tego już nie wynika, że wzejdzie jutro. A fizyk, tak, ufa w to, że wzejdzie jutro, bo przed doświadczeniem przyjmuje, tak, że światem rządzą niezmienne związki przyczynowe. Tutaj jeszcze Kant wymienia 10 innych tego typu kategorii. Ta lista nigdy się nikomu nie podobała, więc nie będę jej przedłużał, tak? Coś tam możliwość, konieczność, przypadek i tak dalej. W każdym razie nazywa to czystym przyrodoznawstwem. I twierdzi, że sądy czystego przyrodoznawstwa znamy przed doświadczeniem, a priori. Te sądy określa Kant mianem analitycznych. Tak, sąd, że kawaler jest nieżonaty, jest analityczny, bo kiedy ja myślę kawaler, to już pomyślałem nieżonaty, a cała reszta to sądy syntetyczne, które mówią nam o świecie, tak, ale które znamy, niektóre z nich przed doświadczeniem, a niektóre na podstawie doświadczenia. Przy czym to, prawda, że wysokość, jako przebędzie ciało spadające swobodnie, wynosi getę kwadrat przez 2, tak, to nam mówi coś, co znamy na podstawie doświadczenia. Nie moglibyśmy bez doświadczenia stwierdzić, że ruch ciała spadającego swobodnie jest jednostajnie przyspieszony, bo to jest zawarte w tym wzorze. Tak, wiemy to z doświadczenia, ale z doświadczenia ujętego w struktury znane przed doświadczeniem. I teraz Kant pisze o świecie poznawalnym dla nas jako o świecie zjawisk. Zjawisk, które są kształtowane tyleż przez rzeczy w sobie, przez to, co istnieje niezależnie od naszych aktów poznawczych, co przez formy i kategorie, które narzucamy na rzeczy w sobie. I według Kanta to już jest jego daleko posunięta metafizyka.
postrzegamy świat jako przestrzenny i jako czasowy, bo przed doświadczeniem nasz umysł wprowadza w akty poznawcze formy geometryczne, czy przestrzenne i arytmetyczne, czyli czasowe, a później nasz intelekt tak posługuje się kategoriami czystego przyrodoznawstwa, żeby to wszystko opisać, czy pojąć. Nie będę bliżej tłumaczył Państwu epistemologii kantowskiej. W każdym razie ona tak wyrasta z połączenia ze sobą empiryzmu i racjonalizmu, swoistego połączenia. I teraz Kant to zrobił, tak, w 100 lat po publikacji dzieła Newtona, 20 lat później umarł i nie doczekał chwili, kiedy stało się coś dla kantyzmu strasznego. Mianowicie ludzie rozmyślali na temat geometrii. Geometria Euklidesa to jest geometria wywiedziona z 5 prostych twierdzeń, które się przyjmuje bez dowodu. Tak, pierwsze takie twierdzenie, można je nazwać postulatami albo aksjomatami. Dzisiaj używa się słowa aksjomat zwykle, tak? Tutaj nie będę mówił o oryginalnej greckiej terminologii elementów i tego, jak odpowiednie słowa tłumaczyć. Będę mówił od razu o aksjomatach, tak? I Euklides przyjmuje bez dowodu, że dowolne 2 punkty można połączyć dokładnie jednym odcinkiem. Przyjmuje to jako pierwszy aksjomat, łatwy do przyjęcia, nic z Państwa zapewne się nie sprzeciwi, nie jesteśmy w stanie pomyśleć, żeby mogło być inaczej. Teraz Euklides do tego dodaje twierdzenie, że taki odcinek zawsze można uczynić dłuższym po obu stronach, tak żeby ciągle został odcinkiem. A jak go wydłużymy, to można go wydłużyć jeszcze bardziej i tak bez końca. Tak, czyli przejść od odcinka do linii prostej, która potencjalnie jest nieskończona. To też każdy przyzna. Jak mam taki odcinek, zawsze mogę przedłużyć go w obie strony. Trzeci aksjomat mówił o tym, że jak mam punkt, to mogę wokół punktu namalować malutki okrąg, większy okrąg, jeszcze większy okrąg i jeszcze większy okrąg. Wokół punktu mogę narysować okrąg o dowolnym promieniu. I wreszcie czwarty aksjomat Euklidesa. Jeśli mam kąty proste, na przykład ten i ten, to te kąty są sobie równe. Czyli gdybym przeniósł je tutaj, to one by się pokryły. I Euklides pokazuje w elementach, że jeżeli te 4 twierdzenia są prawdziwe, to logicznie wynika z nich wiele innych twierdzeń. Czyli tych wiele innych też musi być prawdziwe, tyle że te 4 aksjomaty nie wystarczały jako podstawa geometrii. Pozostawało bardzo wiele twierdzeń, wtedy już znanych geometrom, których nie udało się udowodnić na podstawie 4 pierwszych aksjomatów. I Euklides w związku z tym przyjął 5 aksjomat. Aksjomat, który mówił, że jeżeli mamy 2 proste, które przecinają 3 prostą,
to te dwie proste przetną się po tej stronie prostej danej, po której suma ich kątów wewnętrznych będzie mniejsza niż 180 stopni. Ten aksjomat wyraża się w sposób rozwlekły i tu się mogą pojawić wątpliwości. No bo co, jeżeli te proste o te dwie są niesłychanie odległe od siebie? Odsuniemy tę o miliony kilometrów. Czy ona się rzeczywiście musi przeciąć z tą prostą? Tu mowa cały czas o geometrii na płaszczyźnie, geometrii dwuwymiarowej. Jest odpowiednik geometrii Euklidesa w trzech wymiarach, tak? Częściowo znajdziecie go na łamach elementów. Później okazało się, że można zamiast tego aksjomatu przyjąć prostszy aksjomat, mianowicie taki, że jeżeli mamy prostą i punkt obok prostej, to przez ten punkt przechodzi dokładnie jedna prosta równoległa do prostej danej. Na co tym razem dużo łatwiej będzie przystać, no bo to odpowiada takim naszym codziennym intuicjom, tak? Że jak robiono tą tablicę i ucięto tutaj blachę, tak? No to tu był tylko jeden sposób ucięcia tej blachy taki, żeby ta tablica przy zadanej szerokości była prostokątna. Tak, i teraz z tego aksjomatu w szczególności wynikało to, że suma kątów w trójkącie wyniesie 180 stopni. No i pogodzono się z tym aksjomatem już łatwiej, ale ciągle przychodziły wątpliwości matematykom, czy na pewno piąty aksjomat jest prawdziwy, czy nie dałoby się go udowodnić na podstawie czterech pierwszych. Trwało to wiele, wiele, wiele stuleci, jeżeli w ogóle ludzie zajmowali się takimi sprawami. No i wreszcie było trzech ludzi. Ale najpierw dwóch. Łobaczewski i to Rosjanin i Węgier Boliai. Obaj byli młodzi, głowy mieli szalone i obaj spróbowali, a co by było, gdyby suma kątów w trójkącie była mniejsza niż 180 stopni. W tym miejscu warto jest opowiedzieć pewną historię. Wyobraźcie sobie Państwo, że na powierzchni ogromnej kuli żyją istoty zupełnie płaskie. One się nazywają płaszczakami w tej bajce, prawda? I te istoty mają ich, one są rozumne, ale mają zmysłowo kontaktują się ze światem tylko w ten sposób, że wprawiają powierzchnię tej kuli w drgania i tak jak nietoperze odbierają echo, a w takim razie płaszczak potrafi odebrać sygnały z tej strony i z tej strony, ale pionowo to już nie. Dlatego płaszczaki, ponieważ całe życie doświadczają dwóch wymiarów, myślą o świecie jako tworze dwuwymiarowym. Dopóki płaszczaki rysowały sobie trójkąty niewielkie, no to wychodziło im z doświadczenia, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. Uogólniły to i zbudowały geometrię euklidesową sobie. Ale później jakiś paszczak, który był wybitnym wodzem, stworzył ogromne imperium, ruszył na podbój płaszczakowego świata, założył trzy stolice i nakazał swoim geometrom wytyczyć najkrótsze możliwe drogi między tymi stolicami.
oni poprawnie wykonali swoje zadanie, znaleźli te najkrótsze drogi, a najkrótszą drogą między punktami na powierzchni kuli jest fragment wielkiego koła, które opasuje tą kulę dookoła. No i kiedy wytyczyli te drogi, to okazało się, że one się zbiegają pod kątami, których suma jest większa niż 180 stopni. A gdyby się tak złożyło, że płaszczaki żyłyby na przełęczy górskiej, tak? Czyli w takim świecie, w którym mamy tu szczyt, tutaj dół, ale tu ziemia zagina się w dół, tak? O, tu jest wygięta tak, a tutaj tak jest wygięta. I teraz mamy trzy punkty, tak? I łączymy je najkrótszymi liniami na tej dwuwymiarowej powierzchni. No i okazuje się, że te linie zbiegają się pod kątami mniejszymi niż 180 stopni. I to o tyle mniejszymi, im większe pole powierzchni trójkąta. Tak jak tutaj suma kątów jest tym większa niż 180 stopni, im większe pole powierzchni trójkąta. I teraz okazało się, kiedy oni te oni zaczynali od rozważań na geometrii, na siodle, czy na przełęczy górskiej. Riemann, tak? To są lata 1820, bodaj 8, coś takiego. A to 1832 chyba. A to 1854. Tą datę pamiętam, te pamiętam w przybliżeniu. I okazało się, tak, że jeżeli geometria Euklidesa jest niesprzeczna, to te dwie geometrie są niesprzeczne. Tu powiecie oczywiście, no tak, ale my wiemy, że to nie jest prawdziwy trójkąt, tylko część powierzchni kuli, a prawdziwy trójkąt to powinien być płaski. Ale tu powstaje pytanie, a co jest z nami, tak? Ile wymiarów ma świat, w którym przyszło nam żyć? Czy rzeczywiście trzy, te, które są dostępne naszym zmysłom, czy może ma jakieś jeszcze dodatkowe wymiary, których my nie postrzegamy, a w których nasza trójwymiarowa przestrzeń jest zdeformowana. Być może jesteśmy w sytuacji paszczaków. I jeżeli zdołamy w naszym świecie utworzyć olbrzymie trójkąty, to doświadczalnie wykryjemy, doświadczalnie tym razem, że suma kątów w tym trójkącie jest większa albo mniejsza niż 180 stopni. Czyli w ten sposób parędziesiąt lat po Kancie matematycy zdołali pomyśleć o czym według Kanta pomyśleć się nie da. Oczywiście można było teraz powiedzieć, jakieś dziwaczne pomysły mają matematycy, my nie musimy się tym przejmować. Tyle, że gdyby wybiegać do przodu w czasie, to w 1915 roku Albert Einstein ogłosił ogólną teorię względności, i w tej teorii użył geometrii nieeuklidesowej i to o zmiennej krzywiznie. Założył, że gdybyśmy mieli trzy punkty w pustej przestrzeni i umieścili tutaj trzy statki kosmiczne,
patrzą na siebie ludzie z tych statków i mierzą kąty, pod jakimi widzą dwa pozostałe. Suma kątów takiego trójkąta wyniosłaby 180 stopni. Ale jeżeli tutaj umieścimy ciało o pewnej masie, im większa masa, tym silniejsza deformacja. Okaże się, że te trzy kąty po dodaniu dadzą w sumie więcej niż 180 stopni. Że obecność tej masy zdeformuje nam przestrzeń. W tym czwartym wymiarze, tak, do wymiarów x, y i z, tych zwykłych kartezjańskich wymiarów, dodajemy jako czwarty wymiar czas pomnożony przez prędkość światła, żeby też wyszło w metrach. I teraz to się nie dzieje dlatego, że światło obok tak, czegoś masywnego nie porusza się po linii prostej, tylko zakręca. Bo tak chciałoby się powiedzieć. Tymczasem w teorii Einsteina to światło biegnie po najkrótszej możliwej linii, tak, w takim miejscu świata, a najkrótsza możliwa, no to intuicyjnie jest linia prosta. Tak jak geometrzy płaszczakowi rzeczywiście znaleźli najkrótszą możliwą drogę stąd dotąd. Czyli to są linie w tej przestrzeni, można określić jako proste, a mimo to krzyżują się pod kątami mniejszymi niż 180 stopni. Tu wybiegam w czasie, tak, ale no to będzie, to da nam punkt wyjścia do naszych dociekań, no bo tu się okazało, że można zmienić myślenie o świecie w sposób radykalny i to jeśli chodzi o sprawy najbardziej podstawowe, tak, na to, co Kantowi i innym ludziom przez wieki wydawało się aż nadto oczywiste. No i ponieważ tak, no to to wymaga już refleksji filozoficznej nad naturą wiedzy ludzkiej. No i na ten wykład to wystarczy. Dziękuję.